Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku i dzisiaj zapraszam na czytelnicze podsumowanie lutego. Luty już za nami i to dosyć dawno, bo już właściwie mamy, który jest dzisiaj, 10 marca, także już prawie połowa miesiąca, ale nie miałam jeszcze okazji nagrać podsumowania lutego właśnie, także dzisiaj się za to zabierzemy. Jak zwykle z tego, co przeglądałam książki, które w zeszłym miesiącu czytałam, większość czytałam na Legimi, naprawdę dla mnie Legimi to jest świetne rozwiązanie, bardzo dużo używam i nie wyobrażam sobie, żebym miała teraz przestać. W ogóle, nawet nie tylko Legimi, to nie jest żadna reklama, tylko w ogóle jakiekolwiek tego typu aplikacje książkowe. No ja akurat korzystam z Legimi, więc o tym mówię. Książki papierowe mam chyba tylko dwie, wydaje mi się. Także może właściwie od nich zacznę, żeby później już tylko wklejać te okładki tutaj. Wiem, że to jest mniej atrakcyjne do oglądania, no ale nic na to nie poradzę. Niestety tak to wygląda u mnie, że jednak dużo czytam na telefonie albo na czytniku i sięgam po jakieś nowości albo po to, na co akurat teraz mam ochotę, mimo tego, że mam pewnie z 200 nieprzeczytanych książek na swojej półce. Ale już może nie przedłużając, bo w sumie gadam bez sensu. Zacznę od książki, którą czytałam w ogóle chyba jako pierwszą w lutym, wydaje mi się, i jest to Śmierć pani Westaway Ruth Ware. To jest autorka, której czytałam wcześniej książkę Pod kluczem i Pod kluczem bardzo mi się podoba. Mega mnie trzymało w napięciu, naprawdę wciągnęłam się w tamtą akcję, no i rzeczywiście tam kartki same się przewracały. No i słyszałam też ogólnie dużo dobrego o twórczości tej autorki, więc sięgnęłam po drugą jej książkę, ona też chyba jako druga wyszła w Polsce, także szłam w miarę chronologicznie. Tutaj mamy historię dziewczyny, Hal, która ma chyba 20 kilka lat. Niedawno zmarła jej matka i ona jest tarocistką na molu w jakimś angielskim miasteczku, nie pamiętam w jakim, no ale generalnie możecie sobie wyobrazić, że nie ma zbyt wiele pieniędzy. W dodatku zaciągnęła taką lichwiarską pożyczkę, żeby spłacić chyba czynsz. No i teraz ścigają ją właśnie ludzie, od których pożyczyła te pieniądze, naliczają jej strasznie wysoki procent i nie ma za co go spłacić. I w momencie takim dosłownie najgorszym jej życia dostaje list z informacją, że otrzymała ogromny spadek od swojej babci, pani Westaway. Hal, mimo tego, że jest przekonana, że zaszła pomyłka i że nie chodzi tak naprawdę o nią, tylko o kogoś zupełnie innego, postanawia tam pojechać i dowiedzieć się, co to za spadek, bo być może dla niej takie małe kłamstwo, skoro i tak ktoś już stwierdził, że jest tą osobą, może ją wyciągnąć z kłopotów właśnie finansowych, dlatego postanawia do tego domu pojechać. No i tam pośród dzieci pani Westaway dowiaduje się, że rzeczywiście otrzymuje ten spadek. No i rozpoczynają się takie, wiecie, różne rodzinne historie, tajemnice, różne rzeczy z przeszłości wychodzą na jaw. I brzmi to naprawdę fajnie. Ta książka uważam, że miała ogromny potencjał, no bo z jednej strony mamy taki stary, gotycki, w pewnym sensie nawiedzony, powiedzmy sobie, dom. Z drugiej mamy bohaterkę, która jest tarocistką, więc też jakieś takie elementy magii mogłyby się tutaj wkraść. Ale uważam, że ten potencjał jest strasznie niewykorzystany. I ta książka jest trochę bardziej, według mnie, taką obyczajówką, gdzieś tam może z jakimś elementem delikatnym grozy, bo nawet chyba nie thrillera. No niestety podobało mi się dużo mniej niż Pod kluczem. Ona wciąż jest sprawnie napisana. Słyszę, że mam jakąś chrypkę i w ogóle czuję się tak, jakby mnie brała jakaś choroba, także mam nadzieję, że to się nie rozwinie. Wracając do książki, niestety w przeważającej jej części właściwie się nudziłam, bo ta fabuła nie była jakaś taka bardzo spieszna, niewiele się tam działo i też spodziewałabym się, że może klimat tego domu jakoś to wszystko uratuje i ta atmosfera będzie tak ciekawie zbudowana, ale też czegoś takiego tutaj nie czułam. No, o wiele lepiej czułam atmosferę starego wiktoriańskiego domu w Pod kluczem, gdzie tamten dom był wyremontowany i był smart domem, więc tak naprawdę z tego dawnego wiktoriańskiego stylu pozostało niewiele, a jednak tam bardziej czułam tę atmosferę. No i tak naprawdę jakaś akcja rozpoczyna się dopiero gdzieś, nie wiem, może 100 stron do końca książki, może nawet nie 100, może 50. No i niestety troszkę się rozczarowałam. Oczekiwałam jednak czegoś więcej, oczekiwałam lepszej rozrywki i trochę bardziej jednak wykorzystanego właśnie tego potencjału, który tkwił według mnie w fabule, czyli właśnie bardziej może położenia nacisku na tego tarota, a on właściwie chyba nie miał tutaj jakiegoś większego znaczenia, oraz tego, że duża część akcji działa się w takim starym, ogromnym domu. Tak więc niestety moje drugie spotkanie z tą autorką nie było do końca udane. Dajcie koniecznie znać, czy warto czytać dalsze jej książki, bo kojarzę, że ta kolejna, która wyszła w Polsce, czyli chyba Ta dziewczyna czy coś takiego, zbierała już gorsze opinie niż te dwie pierwsze. Później wyszły jeszcze jakieś dwie, także dajcie znać, jeżeli znacie twórczość tej autorki, którą książkę Ruth Ware warto jeszcze przeczytać. Być może jeszcze sięgnę po jej książki, bo mam czasem ochotę po prostu wciągnąć się w jakąś historię, tak jak to miało miejsce przy Pod kluczem. Także tutaj na razie po tej książce jakoś się tak do końca staram nie zrażać. I druga książka, którą tutaj mam w formie papierowej, to jest książka Lata Annie Ernaux. Nie wiem, co mam do końca powiedzieć o tej książce, no bo z jednej strony jest to wielkie nazwisko, jest to bardzo uznana pisarka, noblistka. Książka też ostatnimi czasy, no właśnie po tym, jak autorka zdobyła Literacką Nagrodę Nobla w 2022 roku, stała się bardzo popularna.
A ja chyba nie do końca się w tym odnalazłam. To znaczy, uważam, że ta forma jest przeciekawa, bo tutaj mamy trochę autobiografię, ale ta autobiografia opowiedziana jest w taki bardzo oryginalny sposób, trochę jak głos właściwie całego pokolenia, a nie samej autorki, ponieważ ona tutaj zaczyna opowiadać historię. W ogóle ten wstęp jest taki strasznie dziwny, bo tam zaczyna się od historii pewnego zdjęcia, ale ogólnie zamysł tej książki jest taki, że autorka opowiada historię Francji od lat 40. tuż po II wojnie światowej aż do czasów współczesnych. Opowiada wszystkie takie najważniejsze wydarzenia społeczno-historyczne, które w tamtym czasie miały miejsce głównie właśnie we Francji, chociaż też siłą rzeczy zahacza o całą Europę, no bo mówimy o końcu II wojny światowej, mówimy na przykład o takich wydarzeniach jak śmierć Stalina. Także no są też tutaj takie wydarzenia, powiedzmy, europejskie czy nawet globalne. I gdzieś tam w to wszystko wplata swoją osobistą historię, więc bardzo mi się to podobało i to naprawdę uważam, że jest dużym plusem tej książki, bo naprawdę jest napisana w no, niesamowicie oryginalny sposób. Ale trzeba też dodać, że to nie są wątki jakoś bardzo rozwinięte, to znaczy autorka troszkę przebiega przez te wszystkie dekady, opowiada o właśnie tylko tych najważniejszych wydarzeniach, nie zgłębia się tutaj jakoś bardzo mocno, więc też no, dla osoby, dla takiego przeciętnego polskiego czytelnika, polskiego czy no, jakiegokolwiek innego, który nie jest Francuzem, wydaje mi się, że to może być dosyć ciężkie. I dla mnie takie było, bo jednak jest to historia bardzo mocno osadzona w historii właśnie Francji, więc wydaje mi się, że jest to książka jednak bardziej dla osób, które no, mocniej interesują się historią Francji, potrafią się w tym odnaleźć. I ja nie wątpię, że autorka i ta książka właśnie we Francji i dla Francuzów może być naprawdę wielkim dziełem i wybitnym dziełem, bo podejrzewam, że gdyby podobna książka ukazała się w Polsce, to tak samo my byśmy ją odbierali. Natomiast dla pozostałych czytelników, dla pozostałych narodowości nie jest może aż tak ważna, bo dla nas ważniejsze są te wydarzenia, które miały wpływ na całą Europę niż na samą Francję. I z tego chyba względu mam do niej trochę mieszane odczucia. Z jednej strony bardzo mi się właśnie podoba ta forma opowiedzenia swojej własnej, osobistej historii na tle takich najważniejszych wydarzeń każdej dekady, a z drugiej strony, no jednak to skupienie się tylko na Francji trochę odbierało mi tę przyjemność, bo nie znam aż tak dobrze historii Francji, żeby w tym się odnaleźć tak w 100%. Także mam trochę mieszane uczucia tutaj, ale też czuję się z tym trochę głupio, bo ja jestem, wiecie, zwykłą czytelniczką, która tam właściwie nie ma żadnego wykształcenia literackiego, ani niczego w tym stylu, a jest to jednak książka noblistki, więc no nie chcę jej też krytykować, bo nie czuję się co do tego kompetentna, ale nie jest to książka, w której ja w 100% się odnalazłam. Kolejna książka, którą czytałam w lutym, i tutaj już właśnie wchodzimy w te książki z Legimi, więc obok mnie będą się wyświetlać okładki, to jest thriller Sekret pacjentki. Chyba właśnie jakoś tak po RFUR chciałam jeszcze więcej posiedzieć w takim podobnym gatunku. Natomiast też nie jest to najlepszy thriller, jaki czytałam. Także ten luty nie był może do końca udany czytelniczo. W sensie nie były to książki jakieś strasznie złe, ale też chyba nic wybitnego się tutaj nie trafiło, chociaż zaraz zobaczymy, co tam było dalej. Natomiast Sekret pacjentki to jest historia, właściwie tam jest dosyć dużo wątków rozpoczętych, one się później wszystkie w fajny sposób łączą, ale można się troszkę pogubić na początku. Chodzi ogólnie o to, że policja znajduje ciało kobiety, które wygląda jakby zostało zrzucone z klifów, albo jakby ta kobieta sama popełniła samobójstwo właśnie z tych klifów skacząc. Właściwie to ciało zostaje znalezione przez mężczyznę, który jest sąsiadem tej zmarłej kobiety i on to zgłasza na policję i jednocześnie policja też zaczyna uważać go za podejrzanego z różnych względów, no i zaczyna się tam śledztwo, pojawiają się różne inne wątki w sprawie właśnie tej kobiety, skąd ona się wzięła, kim ona jest. Natomiast narracja w ogóle prowadzona jest z perspektywy żony tego mężczyzny, który znajduje ciało. I ta żona, Lili, jest terapeutką i no, też tutaj właśnie jest dużo takich wątków związanych z terapią, z tym, kto przychodzi do niej na tę terapię. Także naprawdę jest tutaj sporo różnych takich odgałęzień od tej historii, ale tak jak wspomniałam na początku, one wszystkie gdzieś tam się pod koniec łączą. Tak jak też wspomniałam, nie jest to najlepszy thriller, jaki czytałam. On mnie jakoś super w napięciu nie trzymał, jakoś nie byłam do końca, być może przez tą właśnie taką wielowątkowość i że autorka chciała trochę pójść w zbyt wiele stron, może trochę za bardzo chciała skomplikować tę historię. No to właśnie jakoś tak nie utrzymało mojej uwagi do końca. Przeczytałam, bo po prostu czytało się to też dosyć lekko, ale no nie jest to książka, o której bym jakoś na dłuższy czas pamiętała, także chyba nie mogę Wam jej z czystym sumieniem niestety polecić. W ramach mojego wyzwania 12 książek na 2024 rok i 6 książek polecanych przez znajomych przeczytałam książkę Edwarda Louisa Zmiana. To jest książka, którą poleciła mi Marta Do Góry Książkami właśnie w ramach tego wyzwania. Ja z Edwardem Louisem miałam już styczność, właściwie chyba wszystkie poprzednie jego książki czytałam i Zmiana była ostatnią, która mi została, także bardzo się cieszę, że Marta mi tę książkę poleciła, bo mogłam uzupełnić swoją znajomość z twórczością tego właśnie autora. Chociaż już od pewnego czasu trochę się boję sięgać po jego książki, bo jest to autor, który bardzo mocno skupia się na swojej historii i pisze książki bardzo autobiograficzne.
No i przy chyba piątej książce na ten sam temat wydaje mi się, że trochę już wyczerpał możliwości, no bo ile można pisać o swoim dzieciństwie, o relacjach z rodzicami, o dorastaniu na południu Francji i o tym, jak bardzo patriarchalna jest to społeczność, przy czym autor jest osobą homoseksualną. Także, no trochę wiecie, pięć książek na ten sam temat to wydaje się dużo, jednak zmiana jeszcze nie była dla mnie tym punktem, że powiedziałam stop, bo okazuje się, że jeszcze autor miał coś do powiedzenia i to był taki pomost właśnie między poprzednimi książkami a jego taką współczesną, mam wrażenie, wersją. To znaczy w zmianie poznajemy jego historię po tym, jak on wyprowadził się właśnie z tego swojego rodzinnego miasteczka, jak poszedł do liceum. Poznał tam zupełnie inne środowisko niż znał dotychczas, to znaczy osoby takie bardziej oczytane. Wszedł w końcu w ten świat, do którego zawsze aspirował, czyli w taki intelektualny świat Francji i Paryża. No i właśnie to, jak on się trochę przeobraził z takiego małego chłopca mieszkającego gdzieś tam na południu, Ediego, bo to jest jego oryginalne imię, w Edwarda, czyli właśnie osobę taką bardzo inteligentną, bardzo oczytaną, rozmawiającą na ważne tematy, taką, która chodzi, wiecie, do kina, do teatru, ogląda wszystkie ważne filmy, ważne sztuki, czyli generalnie kimś, kim wydaje mi się, że Edward Lewis jest teraz. I to właśnie była cała ta jego przemiana z osoby, którą był, którą się urodził, do osoby, którą jest teraz. I rzeczywiście to był taki jeszcze może brakujący element w jego historii, ale teraz znowu obawiam się jego kolejnych książek, bo nie chcę już chyba kolejny raz czytać o jego życiu. Mam nadzieję, że Edward Lewis w końcu pójdzie w troszkę innym kierunku, albo może przedstawi jakąś inną perspektywę, no bo jednak temat jego życia wydaje mi się już być dosyć mocno wyeksploatowany, no ale zobaczymy. Niemniej jednak uważam, że Zmiana jest naprawdę udaną książką i nie żałuję jej przeczytania. I wydaje mi się, że chyba doszłam już do ostatniej książki, którą przeczytałam w lutym, bo trochę się pogubiłam już, co czytałam w styczniu, a co w lutym. Pozwólcie, że sobie szybko przejdę przez to, o czym już powiedziałam. Bo powiedziałam już o śmierci pani Westaway, o latach, o pacjentce, o zmianie. I tak, chyba pięć książek przeczytałam w lutym. I tą piątą książką było Witajcie w księgarni. To jest książka koreańska. Ja sobie ją puściłam w audiobooku gdzieś tam przy okazji takich domowych różnych czynności. I tak sobie jej właśnie słuchałam, bo liczyłam na coś takiego bardzo komfortowego, przyjemnego. To też o tej książce właśnie słyszałam, że jest taka, no, otulająca po prostu, że jest to właśnie taka bardzo miła historia. I ona rzeczywiście taka jest. Natomiast tutaj powraca mój problem, to znaczy ja nie przepadam za literaturą azjatycką. Ciągle co jakiś czas po nią sięgam, bo ona jest dosyć popularna, dosyć dużo się jej teraz u nas wydaje i dosyć dużo się o niej mówi, ale jednak to nie jest styl pisania, który ja lubię. Ja lubię książki takie troszkę bardziej surowe, troszkę bardziej takie dosadne, jak właśnie na przykład literatura skandynawska. No a niestety te książki azjatyckie są często dla mnie trochę zbyt delikatne. Mówię oczywiście o powieściach, nie o literaturze faktu. Witajcie w księgarni to jest historia kobiety, która prowadzi, no właśnie, księgarnię. I prowadzi ją trochę na zasadzie takiego bardziej hobby, bo na początku zupełnie na niej nie zarabia. Proponuje też swojemu bariście jakąś bardzo dużą pensję, zupełnie niewspółmierną do tego, na ile ją stać i na ile w takiej pracy można zarobić. No i to jest taka księgarnia, takie miejsce, w którym ludzie się spotykają, porozmawiać o różnych ważnych dla siebie sprawach. Odbywają się tutaj też spotkania autorskie, różne takie właśnie rozmowy około literackie, ale też o życiu. No i brzmi to fajnie, ale no nie wiem, dla mnie ta książka była strasznie nudna. I ja szczerze mówiąc tak ją słuchałam, no bo jak już zaczęłam, to chciałam skończyć. Ale trochę odliczałam te minuty do końca audiobooka, bo zupełnie nie byłam zainteresowana tym, co się tam dzieje i po prostu się na tej książce nudziłam. Także dla mnie raczej to nie była taka komfortowa lektura, na jaką liczyłam, a bardziej, no dosyć niestety, nużąca. Ale to po prostu wynika z tego, że mi nie odpowiada ten styl pisania i to nie jest do końca literatura dla mnie, także być może Wam się spodoba, jeżeli macie ochotę na coś takiego przyjemnego, to może będzie to dobry wybór. To jest taka książka trochę w klimacie Zanim wystygnie kawa, tylko bez tego wątku realizmu magicznego. To jest taka zupełnie historia obyczajowa, w podobnym klimacie wydaje mi się, także jeżeli macie ochotę na coś tego typu, to być może ta książka Wam się spodoba. No i tak jak wspomniałam, była to ostatnia książka, którą udało mi się poznać w lutym, także było to pięć książek. Dajcie koniecznie znać, czy czytaliście którąś z nich, czy macie podobne odczucia, może zupełnie inne i co ciekawego Wam udało się w zeszłym miesiącu przeczytać. Ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!